Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft u mnie na kanale. Oczywiście z Minecrafta bez modów. Wielokrotnie pytacie, jaką mam wersję. Mam wersję 1.14.3, chyba najnowszą, coś w tym stylu. Ja gram na najnowszej wersji Minecrafta. No i cóż, bardzo dziękuję za ponad 1000 pozytywnych ocen pod poprzednim odcinkiem. Fajnie by było, gdyby to się utrzymało, fajnie by było, gdyby pod tym filmem było również ponad 1000 pozytywnych ocen. No i cóż, przechodzimy już do samej gierki. A dzisiaj słuchajcie, zrobimy coś naprawdę fajnego. Poza tym, że przetopiłem sporo cegieł oraz w ogóle jest sporo zmian, tutaj troszeczkę poszerzyłem, tak jak widzicie, żelaza też mam co niemiara, to najpierw zejdźmy sobie do kopalni. Dobra, pokażę wam wszystko, co się pozmieniało, może w taki sposób. Czyli po pierwsze, zrobiłem sobie ekspiarkę. Ekspiarkę robiłem na live'ie. Tego live'a możecie sobie odkopać, zostawiłem go w formie publicznej. W sensie, no, live jest do obejrzenia. Okej, tu można sobie zeskoczyć. Tutaj mi na live'ie pomogliście i powiedzieliście mi, że no jakby woda... woda spowoduje, że upadek będzie miał zniwelowane obrażenia. Tutaj zrobiłem sobie ekspiarkę, tak jak widzicie. Tutaj spadają zombiaki ze spawnera. Ja je mogę zabijać i dzięki temu zdobywać doświadczenie. Jeszcze nie ma tutaj zbyt dużo, wiecie, nie ma tu żadnego jakiegoś specjalnego, jakby to powiedzieć, wystroju. Jeszcze nic tutaj zbytnio nie robiłem, no ale sam fakt tego, że mam ekspiarkę, jest całkiem spoko. Działa to bardzo prosto, tak jak widzicie, jest spawner, zombiaki sobie tu zjeżdżają, spadają, są spychane przez wodę o 20 kratek, tam jest 20 kratek w dół. No i ja sobie tam schodzę i je mogę tylko po prostu dobijać. O, w sumie sporo tych zombiaków, więc może zeskoczmy i trochę ich dobijmy. Tak jak widzicie, wystarczy tylko jeden atak. No i poziom naprawdę fajnie wpada, także... A wiem, że poziom jest bardzo ważny przy enchantowaniu. No właśnie. No i też sporo się dowiedziałem ostatnio. W sensie ostatnio też gram dużo w Minecrafta, tak poza odcinkami. Tam też zrobiłem sobie serwer. Gram tam z moim bratem i kumplem. Może wam kiedyś coś z tego serwera pokażę nawet, bo w sumie dlaczego nie. Ale też, pierwsze od czego zaczniemy dzisiaj, poza tym, że tu powinienem podnieść sobie to, co mam nad głową, to wykopiemy wszystko, co znalazłem dotychczas. A znalazłem naprawdę sporo fajnych rzeczy. No tutaj żelaza trochę zostawiłem, chociaż chyba później, z tego co pamiętam, już żelazo wykopywałem, no bo nie jest to nic nadzwyczajnego. Ale mi bardziej zależy, żebyśmy wykopali sobie diamenty, bo słuchajcie, tak, znalazłem diamenty i dzisiaj sobie je właśnie wykopiemy. Znalazłem je już tak naprawdę dawno. Znalazłem je już gdzieś tam chyba między drugim a trzecim odcinkiem, albo między trzecim a czwartym, nie jestem pewien teraz. Też oczywiście znalazłem złoto. Złoto już raz wykopałem, także nie jest to, tak jak widzicie, nie pojawiło mi się żadne osiągnięcie, bo jak wykopiecie złoto pierwszy raz, to pojawia wam się osiągnięcie. Ogólnie słuchajcie, jakie ja mam plany aktualnie, bo to wydaje mi się, że też jest dosyć istotna rzecz. Przede wszystkim, jak wykopiemy te diamenty, chcę zrobić diamentowy kill-off, a diamentowy kill-off jest mi głównie po to, czy ja mam żelazne te... Aha, okej, okay, czyli to jest mój ostatni żelazny kill-off i jest na wykończeniu, dobrze, czyli powinienem wykopać te diamenty możliwie jak najszybciej. Bo wydaje mi się, że jeżeli tego nie zrobię teraz, to będę musiał wracać na górę. A tego bardzo bym nie chciał robić. Tego bardzo bym nie chciał robić. Tutaj mamy jeszcze złoto, tak jak widzicie, nad lawą. Jest jeszcze trochę cobblestone'a, tutaj też. Gdzieś... O, tutaj są diamenty. O, niestety nie ma ich chyba za dużo. A nie, na szczęście jest ich troszeczkę. Jest ich troszeczkę, osiągnęliśmy achievement made diamonds. Bardzo fajnie, no nie jest ich jakoś super dużo, ale cztery myślę, że w zupełności wystarczą. Pokopmy sobie jeszcze to złoto, niech ten kill-off nam już się tutaj na dobre wykończy. O, proszę, jeszcze trochę złota. Tam dalej chyba już nic nie znalazłem, tak szczerze, w sensie dalej wszystko, co nie było diamentami, wykopywałem, więc jakby nie znalazłem dalej diamentów, więc nic tu dalej nie ma. Głównie zostawiłem sobie w sumie te diamenciki. Tak jak widzicie, mam też melony do jedzenia, skąd te melony, to wam zaraz pokażę. To też, no sporo się zmieniło, wiem, że teraz jestem bardzo wygadany, ale no po prostu dużo się rzeczy wydarzyło. Dobra, no może być nawet tak, ja po prostu chcę wykopać tylko to. Kurczę, nie da się tego do końca tak zrobić, jakbym chciał. Dobra, zróbmy, mogę to nawet zrobić w taki sposób, bo w sumie
Mi zależy bardziej na tym, żeby to złoto po prostu nie spadło do lawy. Dobra, no kopanie nad sobą jest trochę niebezpieczne na tym poziomie. Dobra, redstone'a też możemy wykopać. Chociaż tu go zaraz przykryje lawa, dokładnie. Dobra, przykryjmy sobie tą lawę na razie. Bo to nie jest jakoś bardzo obiekt zainteresowania naszego, dzisiejszego naszego zainteresowania. Bardzo żałuję, że nie wziąłem wody, bo mógłbym... A żałuję dlatego, że mógłbym od razu tutaj skraftować sobie... Od razu mogę skraftować sobie kilof, tak na dobrą sprawę, diamentowy. Super. I tak naprawdę od razu mógłbym zrobić sobie ten obsydian z tej lawy, nie? A dlaczego zależy mi na obsydianie, zapytacie? Otóż na obsydianie zależy mi dlatego, że bardzo chciałbym mieć stół do zaklęć. Ale z kolei, jeśli chodzi o stół do zaklęć, to bardzo przydają się książki. No i jeśli chodzi o papier, to nie będę miał problemu, bo tak jak widzicie, nawet teraz trzymam trochę trzciny, nie jest to wprawdzie dużo, ale wydaje mi się, że po pierwsze mam dużo więcej w skrzynkach, a po drugie nie jest to też jakoś super mało, w sensie te kartki się dosyć łatwo robi z tego, co zauważyłem, więc też nie ma tak, nie mam tutaj aż tak ciężko. To pozwólcie, że diament sobie odłożymy. Tutaj mam takie droższe rzeczy. Również trochę cegieł porobiłem. Byłem na wyprawie na bagnach między odcinkami i tam sobie trochę tych cegieł znalazłem. No wiem, że was zasypuję masą informacji i podejrzewam, że niektórzy już się pogubili w tym, co się tu zdarzyło. No dobudowałem też trochę piecyków. No ogólnie, no dużo, bardzo dużo rzeczy porobiłem. Ale no to właśnie tak mówię, dlatego że też wkręciłem się w tego Minecrafta, no i nie chciałem też, żeby z odcinka na odcinek nic nie było, praktycznie żadnych różnic, tak? Żeby było widać, że faktycznie coś tu robię, a nie, że nie wiem, obijam się. Dobra, odłóżmy na razie to i słuchajcie, pójdziemy sobie teraz do wioski. Pójdziemy sobie do wioski, którą znalazłem w pierwszym odcinku, ponieważ tam... ogólnie tak widzicie, mam trochę więcej tej trzciny. Dlaczego akurat do wioski? Na czym mi tam konkretnie zależy, zapytacie? Zależy mi na zbożu. I zboże znajdziemy właśnie w wiosce. Mogę w ogóle nawet trochę tego zboża wziąć, albo nie, na razie nie. A to dlatego, że zboże posłuży mi... Słońce zachodzi, albo wschodzi. Dzięki. Dzięki. Słońce wschodzi, więc w sumie idealnie. Na zbożu zależy mi dlatego, że... Żeby zwabić krowy do jakiejś zagrody. Zagrodę będziemy musieli zrobić. Ale to krzesło skrzypi, masakra. Zagrodę będziemy sobie musieli oczywiście zrobić. Ta wioska chyba była gdzieś tam. A to dlatego, no, żeby mieć po prostu taką swego rodzaju farmę skóry, tak? No bo potrzebuję tej skóry. Tej skóry, którą właśnie dadzą mi krowy do książek. A książki do ulepszania mi po to, że no wiecie, przyda mi się ulepszyć kilof na szczęście, żeby wykopywać, jak znajdę jakieś kolejne diamenty, żeby wykopywać ich po prostu dużo więcej, tak? Okej, tu jest dużo krów, to dobrze się składa. Idę ciągle w tę samą stronę. Tam akurat mam dosyć łatwo, bo tylko gdzie była ta wioska, nie? Muszę sobie przypomnieć troszeczkę. Wydaje mi się, że ja szedłem bardziej tak na ukos jakby. Okej, już widzę dach, więc okej, dobra, nie ma tego złego. Już wioseczkę znaleźliśmy. Już wioseczkę udało nam się znaleźć. Fajnie, tak jak mówię, że mam diamentowy kilof, bo już będę mógł wykopać obsydian. To jest właśnie plan na jakieś takie najbliższe odcinki. Wydaje mi się, że w kolejnym będziemy chcieli zrobić jakąś zagrodę. Tutaj na razie chcę do samego końca splądrować tę wioseczkę. Zobaczyć, co oni tam mają przede wszystkim, bo widziałem na tym pierwszym odcinku, że nie zebrałem jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak jak mówię, będę bardzo wdzięczny za wasze rady. O, właśnie tego. Właśnie tego. Jeden taki blok to jest 9 zboża, więc to jest świetna sprawa. Ja tego nie zbierałem w ogóle. Zobaczcie sobie sami. Po 9 za jeden taki bloczek, nie? Chyba siekierą nic mi to nie da, nie? Tak samo szybko jak wiaderkiem. Dobra, kopiemy wiaderkiem. Zobaczcie, no tego jest mnóstwo. Jeżeli weźmiecie to, co ja teraz wziąłem, przemnożycie sobie razy 9.
to już mam 99 w tym momencie pszenicy, co powoduje, że no nie muszę się martwić o jedzenie, to jest naprawdę mega sprawa. W ogóle wszystko to warto chyba zakosić. Półpłytki też są spoko. Nie było mnie w kilku miejscach. Tak mi się wydaje, że tej wioski do końca nie zwiedziłem. O, no proszę, dzień dobry. O proszę, jest i farma. Jest i farma. Dobra, zbieramy. To wieśniacy raczej nie są wrogo nastawieni. Tu jest farmer. I co ty mi dasz w zamian za co? Aha, 20 zamienia na jeden ten. Ciekawie. Dobra. Zobaczmy, zobaczcie, 31 mamy, nie? Weźmy sobie troszeczkę zboża i zobaczmy, bo wydaje mi się, że jak dam zboże krowom... Co tu się dzieje? Kąpią się w studni. Fajnie, nie no, spoko, spoko. Ja też sobie się czasem lubię wykąpać w studni. I co, będzie mała krowa? Czy więcej wam muszę dać? O, jest i mała krówka. Zobaczcie. No i właśnie o to mi chodzi. Że mając bardzo dużo zboża, będę mógł bardzo dużo takich krówek zrobić, tylko gdzieś bliżej mojej chaty. I na tym mi bardzo zależy. Właśnie. Bo tego potrzebuję. Okej, dużo ziemniaków. Można je posadzić. Jest jabłko. Książka. Co robi książka w sumie? Book. Nie mam pojęcia. Na razie się tym nie będziemy zastanawiać. Tam dalej jest pustynia. Tutaj mnie jeszcze nie było. W tych domach. Tu jest łóżko. Łóżko, które z daleka wyglądało jak lawa, przyznaję troszeczkę. Tu jest jakaś skrzyneczka. Tu mnie również nie było. Jejku, ile ja tu rzeczy poopuszczałem w tym pierwszym odcinku. Mamy masę jabłek. Czy jabłko można na przykład... Jak ja bym chciał jabłoń na przykład posadzić? To mnie ciekawi. Jak to zrobić? Skąd te jabłka wypadają też w ogóle? Bo tego nie wiem też. Tego przyznaję, że nie wiem też. Dobra, bardzo się cieszę, że w ogóle trafiliśmy na tę wioseczkę. Dobrze, że pamiętałem też, jak do niej dotrzeć. No ale to moje, wystarczyło, że odgrzebałem sobie pierwszy odcinek i już w sumie wiedziałem. Żebym ja tylko pamiętał, jak wrócić w sumie. To też jest ważna sprawa. Tu w sumie wszędzie jest pustynia naokoło tej wioski. Tego nie mijaliśmy, więc... Okej, tam jest golem. Nie wiem, co golem nam może zrobić, ale wydaje mi się, że nic. Okej, tu nas na pewno nie było, bo są puste skrzynki. Nie wiem, wezmę tę sadzonkę, chociaż wydaje mi się, że... To jakaś pierwsza... Tu są zbiorniki z wodą. I ile taki zbiornik takowej wody zawiera? Tylko jeden ten, tak? Nie wiem, czy jest sens je stąd zabierać. Okej, tego nie chciałem zrobić. O! Patrzcie, gdybym to wcześniej zobaczył... Strasznie w ogóle mamy ułatwioną teraz sytuację. Zobaczcie, mamy 15 bochenków chleba. Co to? Co za blok? Smooth stone. Okej. To nie jest chyba żaden wyjątkowy blok. Smooth stone. Okej, tu byliśmy. Zajrzyjmy sobie, za co możemy na przykład przehandlować, nie? Okej, mamy jajko. Dużo owiec. Nie wiem, co z nim możemy zrobić. Chyba nie za wiele. To nam się przyda. To służy do robienia półbloków, jeśli się nie mylę. 10... Okej, mogę wymienić za... Ale i tak nie mam żadnego. Tyk, świśnijmy mu to. To służy do robienia półbloków, tak, jeśli mnie pamięć nie myli. No bo też, no tak jak mówię, też starałem się trochę podszkolić we własnym zakresie właśnie z Minecrafta, żeby też ogarniać już trochę więcej. Wydaje mi się, że... Okej, tu nas nie było na pewno. Mamy stół alchemiczny. 32 mięsa wymienia na szmar. Fajnie, bo ja mam to mięso. Dobra, ale dawaj ten stół. Ten stół mi się przyda. Tego bloku nie chcę. Kwiatków też nie chcę. Nie, to nie jest alchemiczny stół. Chyba mnie trochę fantazja poniosła z tym alchemicznym stołem. To są kolorowe okna. Na górze nic nie ma.
Dobra, wychodzimy jak prawdziwi wandale. Słyszę zombiaki tu blisko. Może gdzieś tu. Tu są ci, co się kąpią razem w studni. Tutaj nie było mnie, ale tam chyba nic nie ma. Okej, tutaj widzę po pootwieranych drzwiach, że chyba byłem, chociaż... Nie, tu mnie raczej... Tu mnie raczej nie było. Co ty mi powiesz, kolego? Nic mi nie powie. No nic, ważne jest dla mnie to, że mam to, co na czym mi najbardziej zależało, czyli full pszenicy. W sensie, no, z mojego prowizorycznego... O, jest dzwon w ogóle, dzwon... Jeśli chodzi o dzwon, to chyba nie da się go... zabrać. W sensie, on się zniszczy, nie jest to blok, który da się zabrać. Dobra, czekajcie, skąd ja przyszedłem? Podejrzewam, że raczej stąd. Jakoś chyba z góry przylazłem. Na pewno miałem... Czy to możliwe, że ja stąd przyszedłem? Tak, chyba możliwe, nawet wysoce prawdopodobne, że to było właśnie stąd. Czekajcie, muszę się zastanowić. Ale mogłem też stamtąd. To jest dopiero zagwozdka. Tu są te brzozy. Chyba przyszedłem stamtąd. Na pewno lazłem na ukos. Nie wiem w ogóle, czy skakanie mi coś daje. Czy to nie jest tak, że chodzę tylko i ten. Dobra, będę musiał zbudować jakąś zagrodę. Nie, stąd na pewno nie przyszedłem, ale może, wiecie, jak wejdę na jakiś wyższy blok, to może będę miał lepszą orientację w terenie. Tak to jest, Filip, tak to jest. Wiedziałem, że się zgubię. Mógłbym to jakoś oznaczyć dirtem czy cokolwiek. No, pustynia jak pustynia. Na pewno nie przechodziłem tak, że na pewno nie było tak, że od razu z pustyni przechodziłem do miasta. Tego jestem więcej niż pewien. W sensie, że przechodziłem najpierw przez jakieś takie długie, płaskie tereny. I tam pamiętam, że była woda, więc wydaje mi się, że dobrze polazłem za pierwszym razem. Ale na wszelki wypadek obiegnę sobie to. Mogłem przechodzić też stamtąd, no. To też wydaje się całkiem możliwe. Najgorsze jest to, że zachodzi słońce. Więc zaraz nasza wyprawa może nabrać niecodziennego tempa. Mogłem od tamtąd przychodzić. Jest taka szansa, że od tamtąd przyszedłem. Nawet chyba całkiem spora. Pamiętam, że było dużo owiec. Pamiętam, że była woda. Jest woda. Jest i piramida. Więc dobrze, idziemy w dobrą stronę. A musimy się spieszyć. W ogóle sprint strasznie mocno... Strasznie szybko powoduje, że jestem głodny. Z tego, co przynajmniej teraz zauważyłem. Dobra, krowy. Wy lepiej zawijajcie. Bo muszę mieć jakieś krowy, wiecie, do mojej... zagrody. A jakie tutaj stworki różne powybijają, to będzie smuteczek. Dobra, gdzieś tam powinienem zaraz zobaczyć moją świetną budowlę. Mój świetny most. O, widzę już mój most. Dobra, dobrze polazłem. Dobrze, że się nie zgubiłem. Trochę obolały. Ale dzielnie biegnę. Już są zombiaki, szkielety itp. Ja pryskam. Zamykam się w swoim tym. O proszę, a długo się przetapiają te rzeczy. Idziemy sobie oczywiście spać. I zaraz poogarniamy wszystkie rzeczy, które tutaj nam pozostały. Które pozostały nam po tej naszej wycieczce. Czyli przede wszystkim cegły, cegły. Akurat cegieł to ja chyba nigdzie nie... A nie, akurat tutaj gdzieś składuję, no proszę. Pumpkin. No tyle tego to na pewno nie potrzebuję, tych bloków. Weźmy więc może trochę ich odłóżmy, tak jakbym miał, wiecie, wywinąć orła, żebym chociaż wszystkiego nie stracił. To sobie mogę od razu postawić, żebym pamiętał, że ja to w ogóle gdzieś mam. Niech sobie stoi tutaj. To jest oczywiście na razie moja prowizoryczna miejscuwa.
To nie jest żadne moje mieszkanie na dłużej. Zjem sobie ziemniaka. Oj, chyba tak średnio mnie nasycił. No, tylko pół głodu zabiera, więc bardzo mało. Tak w sumie. Dobrze, teraz chyba najrozsądniej będzie zrobić płotki jakieś, tak naprawdę. Będę się starał teraz robić płotki, ale najpierw muszę uporządkować co nieco w ekwipunku. Wiaderka z wodą zostają, jabłko. Jabłko wrzucimy sobie na pewno. Kurczę, czy ja chcę robić złote jabłko? Napiszcie mi w komentarzu, bo ja sam nie wiem, czy chcę robić. No, by to wywalmy. Albo rzućmy se tym. Gdzieś se tym rzucę. Mam bardzo dużo narzędzi, przez co ja w sumie tutaj nie mam zbędnych rzeczy jakoś bardzo. Poza tym kamieniem. To ja w sumie tak za bardzo nie mam zbędnych rzeczy. Dobra, moi drodzy. Cel na ten odcinek został zrealizowany. Wykopaliśmy diamenty. Przeszliśmy do wioski i zebraliśmy stamtąd to, na czym mi najbardziej zależało, czyli pszenicę. Teraz będę chciał bardzo zrobić sobie gdzieś, tylko gdzie? To jest dobre pytanie. Teraz będę chciał bardzo, na przykład tutaj mogłoby być takie pastwisko. Okej, uchował się jeden szkielet. Okej, to było szybkie. To było szybkie. Tutaj na przykład, no to by było spoko, nie uważacie? Sądzę, że tak, sądzę, że tak. Ale ja sobie muszę te płotki na spokojnie poprzeglądać. Aha, pokażę wam jeszcze szybciutko, co się tam na górze zmieniło. Oczywiście ja chcę zrobić jakieś podpórki dla tego mostu, bo na razie żadnych podpórek nie ma. A podpórki planuję. Okej, to ciekawe, spadłem z dość wysoka. Byłem ciekaw, czy kiedyś wpadnę w ten tunel. Wiecie, co to jest? To jest jakby jak ja kopałem tą ekspiarkę, to mi się trochę pomyliło i najpierw zacząłem kopać w górę, a to nie do końca o to mi chodziło. I właśnie potem to zostawiłem, bo wykopałem się na zewnątrz. I w sumie. Czekaj, co ja zrobiłem, że tak się głęboko zanurzyłem? Nie wiem. Aha, bo nie wiem, przytrzymałem shift i tak głęboko się zanurzyłem. No nieważne, nieważne. To nie jest jakieś super istotne. To nie jest jakieś super istotne. Tak się to, moi drodzy, mniej więcej tutaj prezentuje aktualnie. Myślę, że nie najgorzej. Tutaj sobie rośnie zboże, jakieś różne inne rzeczy. Tutaj rosną sobie dynie. A tutaj zrobię jakieś chyba przejścia, żeby móc to zbierać z obu stron. Myślę, że to może nawet też wypełnię, tak, żeby to było takie szerokie przejście. No tego jeszcze nie wiem, na pewno chcę zrobić podpórki z takiego płaskiego piaskowca, którego już trochę mam, ale to myślę, że oczywiście wszystko na spokojnie ogarniemy sobie na odcinkach i na live'ach. Tymczasem to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dajcie znać oczywiście, jeżeli macie dla mnie jakieś rady. Ja wszystkie rady staram się czytać, no i jakoś coś z nich wyciągać, jakąś przydatną dla mnie lekcję. Oczywiście ja również poza odcinkami czytam. Co to jest? Co to jest? To jest barwnik, nie? To jest barwnik. Również właśnie poza odcinkami, tak jak widzę, tu książek mi raczej nie będzie brakować dzięki temu, co tutaj narobiłem. No, tak jak mówię, między odcinkami staram się też dużo sobie czytać we własnym zakresie. No i mam nadzieję, że już coraz lepiej ta seria wygląda. A, możemy trochę ziemniaków wsadzić. Tutaj się dużo szybciej będą przypiekać. Przypiekały, znaczy się, nie przy. Dobra, pyk, tu też wsadźmy to mięso. Muszę pamiętać, że tam jest wieśniak, który mi to mięso wymieni, bo mam go naprawdę sporo. Tak ze trzy szmaragdy z tego będą. O, z tego piaskowca, Catstone'a. Cut Sandstone'a, znaczy się, chcę zrobić podpory do tego tam mojego mostu. Ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Pamiętajcie o ocenie, subskrypcji, komentarzu. No i cóż, do następnego odcinka. Do następnego odcinka, trzymajcie się ciepło, pa pa.